Witaj w podcastach Grupy TROP. Dzisiaj wraz z Dorotą Szczepan-Jakubowską zgłębimy temat rozwoju osobistego i tego, jak pomagać naszemu otoczeniu zaakceptować, co się z nami dzieje. Zapraszamy. Chciałam powiedzieć, że zastanawiałam się bardzo nad tym, o czym mamy dzisiaj rozmawiać w kontekście waszego ewentualnego zainteresowania jakimiś działaniami rozwojowymi. I przyszło mi do głowy, że ostatnio bardzo dużo zdarza mi się takich rzeczy, w których osoby, które wchodzą na tą niebezpieczną i czasami trochę śliską ścieżkę, nagle orientują się, że różni ludzie w ich otoczeniu niezupełnie wiedzą, co z nimi zrobić. A więc skoro już tu jesteście, to znaczy, że się chcecie rozwijać. I ja mam takie pytanie do was. Kto wam w tym pomaga? Kto wam w tym przeszkadza? Potencjalnie albo już. Kto się tego boi? Kto na to czeka? Gdy się zmieniacie, to czy inni reagują na was jakby po staremu, czy starają się dostosować do tego, co się z wami dzieje? Bardzo często ostatnio nam się zdarza na przykład, że jeżeli do szkoły przychodzi jedna osoba z małżeństwa, to za chwilę przychodzi następna. W sumie... Właśnie. Dlaczego? Dlatego, że otwierają się przed nimi nowe perspektywy, ale najważniejsza rzecz jest związana z tym, że osoby, które uczą się nowych umiejętności interpersonalnych, zaczynają mieć trochę inne potrzeby, związane na przykład z jakością komunikacji, związane na przykład z głębią relacji, związane z tym, w jaki sposób ludzie reagują na siebie na poziomie empatycznym. A kiedy rosną nasze potrzeby, to często nie wiemy, co z tym zrobić. I chciałabym przez chwilę pogadać o tym. Być może będzie to dla was pociągające, a może trochę peszące, ale chcę o tym porozmawiać. Co się dzieje z człowiekiem, który zaczyna na przykład pracować nad jasnością komunikacji? No, przychodzi i mówi, chciałbym, żeby inni rozumieli, co do nich mówię. Opowiem wam historię. Była w szkole trenerów taka dziewczyna, która zadawała strasznie dużo pytań. Jak trener coś tam komentował, to ona wtedy pytała. Pytała jedno, drugie, trzecie i mówiła, ja muszę wszystko zrozumieć, żeby móc się uczyć. To nawet było pomocne w prowadzeniu zajęć, bo ona zadawała te pytania tak jakby w imieniu wszystkich, ale któregoś razu przestała. Wyglądało tak, jakby się zapadła w sobie, a potem przyszła na zajęcia i powiedziała, że jej mąż jest bardzo niezadowolony, że ona tu chodzi na zajęcia. No i rozwinęła wątek, a mianowicie wygląda to tak, że ona przyszła i powiedziała mu o różnych swoich potrzebach związanych z ich relacją. I okazało się, że zrobiła to pierwszy raz od 10 lat. I on strasznie się wystraszył, bo on do tej pory myślał, że ich związek polega na tym, że ona jest skryta i tylko on umie odczytać jej, że tak powiem, potrzeby i na to odpowiedzieć. I czuł się takim rycerzem, a jak ona wyłuszczyła konkretnie, o co mu chodzi, to okazało się, że on tym rycerzem jest trochę w swojej głowie, bo ona generalnie jest trochę inna niż on sądził. I on wpadł w kompletny popłoch, na czym teraz ma się zasadzać ich związek. Ona przyszła i była bliska zawodu. Myślała, że on sobie lepiej poradzi z tą sytuacją. A ja zapytałam jej, ale o co chodzi z tym zawodem? Dlaczego oczekujesz, że skoro ty sama nie masz pojęcia, co się w tym momencie z tobą dzieje, to oczekujesz, że on to będzie wiedział. I okazało się, że on żył przez 10 lat, ludzie się układali do siebie, żył w takim nawyku, który polegał na tym, że on zgadywał jej potrzeby bardziej lub mniej trafnie, ale ponieważ nie miał informacji zwrotnej, czy to, co jej daje, jest tym, co ona chce, no to żył w przekonaniu, że tu wszystko jest jak najbardziej okej. A ona w głowie sobie rozliczała go. Dobrze zgadł? Wiecie, źle zgadł. I przyzwyczaiła się do rozliczania. I w związku z tym reagowała po prostu bardziej czy mniej, prawda, entuzjastycznie na różne jego ruchy. I to był ich nawyk, który utrzymywał przez jakiś czas całą tą relację. Ale to nie był jednostronny nawyk, rozumiecie? I ona, i on byli w tym idealnie kompatybilni. Czy to było uszczęśliwiające? No trudno powiedzieć, wyraźnie nie na dłuższą metę, ale byli kompatybilni. Jak jedna osoba się zmienia, to druga osoba musi się w jakiś sposób w tym odnaleźć. Teraz mówię o prywatnym związku, bo ten przykład jest klarowny, rozumiecie? To jest łatwo sobie wyobrazić, ale to, co właściwie chciałam powiedzieć, że jak wchodzicie na drogę rozwoju osobistego, to zawsze pociąga to zmiany w waszym otoczeniu. Wasze otoczenie też musi zmienić swoje nawyki. Musi. Rodzą się nowe potrzeby, rodzą się często głębsze potrzeby. I teraz, czy oni tego chcą? Często bardzo. Czekają na to latami. Co nie znaczy, że sobie z tym radzą. I dla wielu osób w związku z tym rozwój kojarzy się z samotnością. Mogę się wyizolować, zamknąć się w jaskini i tam się będę siedział i rozwijał. Bo to nie pociąga za sobą konieczności pracy z całym otoczeniem. Chcę jasno powiedzieć, z partnerem życiowym, z dziećmi, z ludźmi w pracy. Oni też się do nas układają. Szczególnie jeżeli współpracujemy jakoś blisko. Oni też mają swoje nawyki. I my mamy w stosunku do nich nawyki. Czyli żyjemy w sieci powiązań i wszyscy są powiązani pewnymi nawykami, zwyczajami, przekonaniami, oczekiwaniami, adekwatnymi lub niepotrzebami w stosunku do siebie. I bardzo często barierą w tym, żeby rzeczywiście podążyć za takim swoim zewem rozwojowym, jest to, że boimy się, że będziemy musieli tych ludzi za przeproszeniem takich już nieadekwatnych do nas za sobą, rozumiecie, wlec. Więc stąd ta jaskinia. Ale ostatnio czytałam książkę o średniowiecznym monastycyzmie. I bardzo mnie kiedyś interesował fenomen takiego Szymona Słupnika, który ponoć w przekazie siedział na słupie na pustyni i spędzał na nim całe życie, na słupie jak to na słupie, czyli daleko od ludzi. Otóż nic z tego, nic z tego. Okazało się, że ten Szymon Słupnik to generalnie po prostu zbudował sobie potężny taki cokół, na tym była platforma. Na tej platformie miał całe mieszkanko, a na dodatek dookoła zbudowano, ponieważ zaczęli tam przychodzić pielgrzymi, to dookoła zbudowano cały klasztor i on w sumie administrował tym klasztorem. I tam w sumie się strasznie dużo działo, przychodziła kupa ludzi pod ten słup, prosili o błogosławieństwo, w tym celu musieli wejść do niego na tą platformę. Krótko mówiąc, tam był ruch w interesie społeczny, jak nie wiem. Bo ludzie, którzy mają innym coś do dania w sensie rozwojowym, myślę, że to był taki nurt rozwojowy, to ci ludzie przyciągają do siebie innych ludzi. I to jest coś, do czego moim zdaniem powinniśmy się przyzwyczaić. Ludzie, którzy są na drodze rozwojowej, dosyć szybko orientują się, że samotność jest bardzo iluzoryczna. Zaczyna być dookoła nich bardzo dużo ludzi, którzy potrzebują od nich pewnego rodzaju wsparcia. I to, co chciałam powiedzieć, to to, że to jest nasze wielkie szczęście, Dlatego, że zdolność do czerpania z różnych środowisk, z różnych nowych ludzi, którzy zaczynają w tym momencie do nas przychodzić, zdolność czerpania od nich inspiracji, zdolność bycia w takim środowisku, zdolność tworzenia takich środowisk jest bardzo ważna, żeby stało się coś takiego, o czym mój mąż mówi, że powinniśmy się rozwijać samodzielnie, ale nie samotnie. Więc trochę podsumowując, chciałam powiedzieć, że oczywiście możemy rozwijać się sami w samotności, ale po pierwsze, prawie nigdy nie trwa to długo. Po drugie, no taka jest tradycja religijna. Jezus zszedł na ziemię. Budda był bodhisattvą, czyli kimś, kto jest z ludźmi, chociaż może odejść w nirwanę. Czyli my się rozwijamy z ludźmi. Po drugie, są takie rzeczy, których nie możemy rozwinąć w samotności. Nie możemy w samotności uczyć się miłości, nie damy rady nauczyć się komunikacji, rozwiązywania konfliktów, współpracy. Umiejętność budowania sieci wsparcia jest niezbędna. Praktyka jest niezbędna. Niezbędne jest dawanie innym, bo dzięki temu mamy motywację, żeby coś dalej ze sobą robić. I jeszcze chcę wrócić do tych najbliższych. To naprawdę jest trudny moment, kiedy widzimy, że nasze drogi się trochę rozchodzą, ale możemy bardzo dużo zrobić, żeby zapewnić sobie ich wsparcie. I pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, to możemy, jak to mówi poeta Klejf, uprzystępnić siebie. Jeżeli my sami siebie nie rozumiemy, to nie oczekujmy, że zrozumie nas partner, albo partnerka, albo przyjaciel. Ale próbujmy nazywać, to jest bardzo ważne, próbujmy nazywać swoje uczucia, swoje potrzeby, to, co się w tym momencie z nami dzieje. Próbujmy nazywać, ale nie oczekujmy, że oni to na pewno zrozumieją. Po prostu podejmujmy takie próby, warto. Po drugie, rozwijajmy taką swoistą tolerancję na niepewność, swoją i cudzą. W procesie zmiany jest taki moment, że ludzie tracą grunt pod nogami. To trochę tak, jakby się człowiek nauczył pływać w jednym stylu, a potem przychodzi ktoś i mówi: słuchaj, znacznie szybciej i lepiej będziesz pływał, jak zrobisz to tak i tak, ale my już mamy w sobie ten nawyk i ten etap przeuczania powoduje, że jesteśmy tacy niezgrabni, wiecie, tacy trochę bezradni, trochę też nie wiemy, co się z nami dzieje i z tymi ludźmi. Dlatego tolerancja na niepewność, tolerancja na to, że w tym momencie nie wiem, jest bardzo ważna i ona powinna być obustronna. Ja potrzebuję znieść to, że nie wiem za bardzo, jak na przykład teraz mam się odnosić do różnych sytuacji, ale to samo prawo daję mojemu otoczeniu. I trzecia rzecz, którą możemy zrobić dla ludzi dookoła, to jest empatyczne zrozumienie ich sytuacji. Moim zdaniem prawie każdy rozwój w roli liderskiej, w roli trenerskiej, w roli coachingowej, prawie każdy rozwój wiąże się z tym, że rozwijamy empatię. Bo ciężko inaczej być adekwatnym w świecie społecznym. Empatia to jest narzędzie, które pozwala nam zrozumieć, co się dzieje z innymi ludźmi, a więc być po prostu bardziej skutecznym w budowaniu tych relacji. I to jest bardzo ważne, bo tak mi się wydaje taki właśnie karykaturalny obraz. Słuchaj, ja już rozwinąłem w sobie empatię, w związku z tym nie mogę z tobą dalej być, nie mogę się z tobą przyjaźnić, bo ty jesteś nieempatyczny. A ty dalej chodzisz. I to jest jakoś strasznie ważne, żeby zrozumieć, że to, że my wchodzimy na jakąś drogę, skupiamy się na komunikacji, na tym, w jakiej wywołujemy wrażenie, rozwijamy empatię, nie obliguje całego świata, żeby robili to samo. Więc użyjmy tych talentów, żeby zrozumieć również ograniczenia innych ludzi. Właściwie chciałabym podsumować ten kawałek takim stwierdzeniem. I owszem, zmiana w jednej osobie, rozwój jednej osoby, choć jest bardzo szczęśliwym wydarzeniem, to też jest kłopotliwy dla Ciebie i dla otoczenia. Ale możemy bardzo dużo zrobić, żeby ten kłopot przekuć w swoisty trening rozwoju. Bo nie można oddzielić rozwoju od życia. Dziękuję. Jeśli podobał Ci się ten podcast, wpisz się do newslettera, a będziesz z nami na bieżąco.